Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. My jesteśmy u Romana. Magdalena się bawi, nie wiem w co. We fryzjera? Nie we fryzjera. Co to? Robię warkocze. No, robi warkocze. Srejle. A potem jedziemy oglądać coś. Ale co to zobaczycie? Także witam serdecznie w ten piękny, upalny dzionek, a za mną zielona woda, akwarium. Cóż to za piękne warkocz koniecznie. Byś pokazał z tej strony, a nie z daleka. Co tu widzisz? Bok tylko. No, my właśnie przyjechaliśmy na nocny market. Robimy zakupy. Jest papryka. How much 1 kilo? Dobra, jeszcze pochodzimy trochę. O, mango jest. Ogórki. Pomidorki, cebulka. No cebula, tam cebula. Ładne cebulę, zobacz. Widzisz, jak to ładne? No. $3,000? $3,000. $3,000, dobrze. No, tanie. Tanie, no. Będziemy tam zobaczyć, jak to się gdzie dalej idziemy, kochani? Nie wiem, no. Tu jest mały ruch, to chodźmy gdzieś zejść, może. Pojedziemy tam się więcej, to będzie działo, tam ma jakieś jeszcze. Powiem ci, jak tu chciała $2 za tę paprykę. Masz owoc. To co? Tu dużo chciała $2 za paprykę czerwoną. Kwiatuszki. Kwiat lotosu. Ale jajca. Proszę się spytać, kolej jabłuszka. Fifty-five. Thank you.
po ile jabłuszka? Jabłuszka po ile? A może nie, nie umiał ci odpowiedzieć. No. Idziemy tam do ulicy. Hej. 3 dolary za kilo, my kupimy za 2,5 dolara, nie? Kilo czego? Jabłek. Ziemnia. Ziemniaki. How much, red? 8,000. No, czy wszędzie macie. Jogurki. To czy nie to za długo? No. Tam siedzą. No. No, zrobiliśmy zakupy, moi drodzy, dwa arbuzy, 2 kilo papryki, małe jabłki, sojki, kilo chyba cebuli, dwie żółte cytryny i sałatę. Sałatka i jajca. Jajca. Chodź, idziemy tam do nich. No zresztą po co masz? Zobaczcie, co tam jest. No, także my już, kochani, jesteśmy w domu. Cicia się tu od razu przyszła witać z nami. No, zrobiliśmy małe zakupki na tym rynku. No i miało być tak fajnie, tanio, taki super rynek, a tak naprawdę to są normalne ceny jak wszędzie. Kupiliśmy kilo papryki za 8,000, 2 dolary. Za 2 dolary, 2 kilo papryki. A Magda mówiła, że można kupić za 6, a nie za 8,000. Inaczej, kilogram kosztuje 2 dolary. No. A wszędzie jest po 1,50 dolara. No właśnie. Czy nie jest aż taki tani rynek, jak ktoś nam mówi. No ale trudno. Jak chce się tanio, to ja znam prawdziwe miejsce, gdzie jest tanio. Trzeba kiedyś pojechać i kupić wszystko. A mycha ciekawa, co? Obwochuje wszystko. To nie dla ciebie cebulka. Wszędzie ten swój dzióbek musisz wepchnąć, nie? Kici. A tu mi nie wahaj, bo to jest lemonka. Bo muszę wycisnąć. Magda teraz sprawdza, czy bo coś się jajka nie zgadzały. Bo kupiliśmy 20 jajek, a Madzia coś jej o tym, że ona nam włożyła 16. I co zgadza się, Madzia? Nie wiem, bo moje było się na jajko pęknięte, wiesz? Pęknięte? Tak.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 6, 19, 20 mam z tym pęknięciem. Zgadza się, no. Później zaczęłam liczyć po prostu. No. Bo to jest to pęknięte jedno. Dobra, to tyle. To dziękujemy, kochani, za filmek, za to, że oglądaliście. Także zapraszamy na następny filmek. Kochani, dziękujemy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie wszystkim. Pozdrawiamy. No i oczywiście dzisiaj jeszcze jakiś krótki live będzie. Także kto ma ochotę, to zapraszam. Niedzielny. Miałem zamiar zrobić niedzielny obiadowy live, ale się nam nie udało. Także jeszcze raz dziękuję. Dajcie łapki w górę, dajcie serduszka, dajcie suba, kochani. Trzymajcie się. Dziękuję bardzo.